Dzień dobry wszystkim w nowym odcinku. Dzisiaj kosimy kukurydzkę. Zaczynamy cięcie. O, jakiś młody wychodzi. Co on tam będzie pokazywał? A, sprawdza, czy kogut działa. Działa. Ogólnie to jest przyczepka znajomego. Ja robię dzisiaj w transporcie. Tylko będę przepinać przyczepy. On tam będzie suszyć. Fajna przyczepka HL-ka. Opony tirowskie to można zapierdzielać. Wysyp dołem. Bajeczka. Podest. Plandeka, co tu gdzieś więcej. I jest mój kamyczek w tym roku. W tym roku agromaszem go wyciągnąłem. Znaczy wyciągnąłem, zahaczyłem. Poszło zabezpieczenie i ten, później wyjąłem go widłami John Deere'em, turem, i ogólnie trzeba będzie go stąd zabrać, bo mam na niego pomysł. Tu jest fajnie płaski, będzie tutaj do niego przyczepiona stara zabytkowa maszyna, będzie to taka ozdoba. Jak go wezmę do domu, to go zważę, też ciekawy ile on może ważyć. 400 kilo to pewno tu jest. Kombajn kosi. Plonu tu się nie ma co za dobrego spodziewać. Lichostwo. W maju wysuszyło wszystko. Las przyczep, dwie przyczepy. Bliźniaczki. Widok kogutów na kombajnie. Żniwa to chyba każdemu rolnikowi sprawia radość. Na koniec podam ile sypało, całe wszystkie zestawy ważymy. Szału nie ma. No i chyba najlepsze bonusy, jak się ma pola przy drogach, to właśnie o. Chyba to była małpka. Tak. Małpka. No. I tutaj się teraz baw sprzątanie, bo ciężko było dziadowi czy babie wypierdzieli to albo zabrać ze sobą.
śmieciarze normalnie. Jestem już w domu po podliczeniach. Ścięliśmy te dwa pola. No i co? Średnia wyszła 7200 z hektara. Także lipa. Można było się tego spodziewać, no ale dobra. Taki rok. W tamtym roku się zarobiło na kukurydzy, w tym pewnie się dołoży. Policzyć wszystko. Paliwa, AdBlue. Teraz jeszcze kombajn. Połowa była wilgotność 28. Drugie pole ustaliliśmy na 27. Tak to wyszło. Dzisiaj sobota. Po niedzieli będziemy ciąć następne pole. Tam mam nadzieję będzie lepiej. Chociaż ta tona niech wyjdzie więcej na hektarze. Cena wyjściowa to jest 400, 450. Do tego jeszcze trzeba. Będzie ta dopłata za procent. Ale będzie też minus za kombajn. No szału nie ma w tym roku. No ale co się dziwić, wszyscy są zasypani. Jest problem ze sprzedażą suchej kukurydzy i mokrej. Zboża tak samo, teraz no, wszyscy żyją kukurydzą jeszcze, to jest też ciężko z wywozem. Miałem zapisane na poniedziałek wywózkę pszenżyta. Już teraz jest to przełożone na czwartek, ciekawe co z tego wyjdzie. I tak to wygląda na tą chwilę.